20 maja, sobota z Ewangelii Świętego Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Prosić w imię Jezusa, prosić w imię najlepszego przyjaciela, jakiego mam, właśnie którym jest Jezus, to odpowiedź Boga jest zawsze taka, że da o to, co prosimy. Prosić w imię Chrystusa to pokazać Ojcu, że proszę w imię przyjaźni, która mnie łączy z Jego Synem. Bóg nigdy, nigdy, przenigdy nie odmawia temu, kto pokazuje, odwołuje się do przyjaźni z Jego Synem, z Jezusem. To proste i zrozumiałe, ale pozostaje pytanie, jaki jest stopień przyjaźni, mojej przyjaźni z Jezusem? Jaka jest ta przyjaźń? Bóg wie. My Boga nie oszukamy. Bóg wie, jaka jest nasza relacja. I my nieraz prosimy o coś i może nie otrzymujemy do końca. Dlaczego? Bo Bóg widzi, że no właśnie moja przyjaźń z Bogiem, z Jezusem nie jest szczera, nie jest prawdziwa, nie jest autentyczna. Ja dziś proszę w imię przez Jezusa, bo tylko dlatego, że chcę coś sobie załatwić. Chcę coś dla siebie pozyskać, ale tak naprawdę jestem daleki od przyjaźni z Jezusem. Być szczerze, 24 godziny, przez całe swoje życie z Jezusem, nie tylko wtedy, kiedy proszę, zawsze, nawet wtedy, kiedy nie mam sprawy do załatwienia z Bogiem. To jest prawdziwa przyjaźń. Prawdziwa przyjaźń nie polega na tym, że ja coś zyskuję z tej przyjaźni. Ale prawdziwa przyjaźń to wtedy, kiedy ja umiem coś dawać siebie, swojemu przyjacielowi. Że daję swój czas dla Jezusa, daję czas na modlitwę, daję czas na Słowo Boże, na Eucharystię. Ja umiem dawać coś dla przyjaciela, a nie tylko brać. I Bóg to widzi dobrze. I nie musimy się dziwić, dlaczego nieraz są trudne sytuacje w naszym życiu, których Bóg nie wypełnia ich tak, jakbyśmy chcieli. Bóg nie da się oszukać. Bóg chce prawdziwej, szczerej przyjaźni z Jego Synem, abyś się szczerze i prawdziwie z Nim przyjaźnił, a nie tylko wtedy, kiedy masz coś do załatwienia. Serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro.